Panie, panowie, szanowni państwo. Nie będę mówił o wielkiej historii i wielkich datach. Chcę powiedzieć tylko o losach zwykłych Polaków, którzy przez tę historię byli deptani. Moi drodzy, gdy w 70 roku polscy robotnicy sprzeciwili się podwyżkom ceny żywności wprowadzonym przez partię komunistyczną przed świętami, doszło do strajku. Władza postanowiła przy tej okazji dokonać własnego małego przewrotu. W partii komunistycznej były różne frakcje. Potrzebne było mięso armatnie zwykłych ludzi, żeby dokonać różnych zmian, drobnych, na szczycie władzy. Jeden z sekretarzy partii namówił strajkujących robotników, żeby wrócili do pracy, a drugi, gdy zmierzali do pracy, kazał do nich strzelać. Tak potraktowano Polaków, tak potraktowała Polaków partia komunistyczna, która rzekomo dobro zwykłych ludzi miała wpisane na sztandarach. Co było 13 grudnia? Mówi się, że generał Jaruzelski uratował Polskę i nie mówią, że był zdrajcą. Jedni pytają, czy Rosjanie by weszli do Polski. Drodzy mówią, czy może by nie weszli. A tak naprawdę Rosjanie byli już wtedy w Polsce, było ich wiele tysięcy. Zadaje się fałszywe pytanie. Jakie było prawdziwe, jakie były kulisy tego przejęcia władzy przez ekipę Jaruzelskiego? Dlaczego ludziom się nie mówi, że pierwszy sekretarz partii Edward Gierek został przez Jaruzelskiego uwięziony? Mało kto o tym wie. Doszło do takiego przewrotu pałacowego. Miejmy świadomość, że w Solidarności było wiele milionów ludzi. Wielu także należało do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej groził upadek przez to, że jej członkowie zapisani do Solidarności, gotowi byli wiele postulatów Solidarności zrealizować naprawdę przez aparat PZPR-owski rządzący Polską. Nie można było tego dopuścić. Generał Jaruzelski tak naprawdę wykorzystał działaczy Solidarności, zwykłych ludzi, do krwawej jatki, żeby dokonać przewrotu pałacowego wewnątrz własnej partii komunistycznej. Tak znowu potraktowano Polaków. Mówimy o tamtym okresie, mówią liderzy obecnej Polski o tym okresie. Ale co się zmieniło od tamtej pory? Co się stało teraz, w tym dziesięcioleciu? Czy niepodobnie są traktowani Polacy? Otóż powstała Unia Europejska. Przez ostatnie lata bardzo intensywnie pracowały elity polskie i międzynarodowe nad tym, żeby ta Unia Europejska zafunkcjonowała, żeby stała się jednym wielkim superpaństwem. Jak Polaków zachęcano? Jak nad nami pracowano? Jak oszukiwano? Obiecywano, że będzie praca, że będą pieniądze, że będzie dobrobyt. A tymczasem, jak już raz w referendum zadecydowaliśmy, że do tej Unii wchodzimy, wszystkie obiecanki okazały się tylko czczymi obietnicami. Okazało się, że nie będzie referendum w sprawie przyjęcia wspólnej waluty euro, a obiecywano to referendum. Mówili, że gdy będzie powstawała konstytucja unijna, będzie referendum. Nic podobnego. Biurokraci międzynarodowi podpisali wszystko w tajemnicy. Przed chwilą tutaj, na tym placu, podeszła do mnie kobieta i gdy powiedziałem, że Unia Europejska ma prezydenta, to się zdziwiła. Nie wiedziała. A to było 2 tygodnie temu. Jak można żyć w państwie, gdzie zwykli ludzie nie wiedzą tak naprawdę, co się z nimi dzieje? Czy wielka historia odciska swe piętno na życiu zwykłych ludzi? Okazuje się, że tak. Gdy w 70 roku władza dokonywała przewrotu, polała się krew zwykłych ludzi. Gdy w 81 wprowadzał stan wojenny, gdy władza zaczęła się bawić ze sobą, polała się krew zwykłych ludzi. Gdy teraz władza zaczyna dbać o swoje interesy, tworząc jedno wielkie superpaństwo, Unię Europejską, wprawdzie nie leje się krew zwykłych ludzi, ale zwykli ludzie już się nie liczą. Raz zagłosowali, przepadli. Wszystkie obiecanki okazuje się, że można cofnąć. I teraz co my na tej biednej Lubelszczyźnie mamy robić? Na tej Lubelszczyźnie, na której nie powstanie żaden wielki stadion piłkarski, nie ma żadnych autostrad, nie ma wielkich pieniędzy, mało tego, uszczelnia się wschodnią granicę, utrudnia się handel z Ukrainą i Białorusią. Co robić, skoro okazało się, co kromie Lubel, jedno z najnowocześniejszych w Polsce i w Europie, została zlikwidowana tylko dlatego, bo eurodeputowani Polskiego Stronnictwa Ludowego zostali zaszantażowani przez swoich towarzyszy w Europarlamencie, jak nie zgodzą się na likwidację tej cukrowni, to następny raz nie będą na tych listach wyborczych do Europarlamentu w ogóle. I lubelscy posłowie PSL-u pod tą groźbą zgodzili się zlikwidować tę cukrownię. Tylko dlatego. I tak naprawdę, co nam zostało? Największy pracodawca w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, jest bankrutem. Jaka przyszłość czeka to młode pokolenie, te dzieci, które tam teraz są? Tu, skoro nie ma pracy ani za granicą, a Lubelszczyzna jest taką ziemią niechciana. Mało tego.
cały czas jesteśmy naciskani głupimi przepisami najdrobniejszych spraw, a to nie wolno będzie używać niedługo żarówek dużej mocy, a to nie wolno będzie zbyt szybko iść po ulicach miast, nie można tego czy tamtego. Przestajemy być obywatelami, stajemy się znowu takim mięsem armatnym w rękach władzy, która robi z nami to, co chce. Moi drodzy, spojrzymy na mapę, okaże się, że Lubelszczyzna jest takim regionem, który w tej Unii, w tym kontekście politycznym i gospodarczym jest całkowicie pomijany. Jak już mówiłem, nie będzie autostrad, nie będzie żadnych inwestycji, jakieś są miękkie projekty, na przykład osoby sprzątające w urzędach uczone są języka norweskiego. Po co im? Są duże pieniądze wydane na to, żeby zwolnić ruch w miastach. Małe ronda, wysepki, żeby jeździć jeszcze wolniej, a Lublin jest tak zakorkowany. Więc te pieniądze wydać na naprawę stanu dróg, na nowe inwestycje drogowe. Nie. Trzeba jeszcze bardziej utrudnić życie ludziom, bo przy tej okazji ktoś może się jeszcze porządnie nakraść. I o ile dwa razy już w historii Polski powstawały rządy lubelskie, takie czy inne, ale lubelskie, się okazuje, że ten Lublin jest bardzo ważny na mapie. I nie bardzo ta władza wie, co z nim zrobić. Jak okupanci hitlerowscy próbowali skolonizować Zamojszczyznę, połamali na tym zęby. Zwykli ludzie ze wsi, stawili taki opór, że III Rzesza nie dała rady zgermanizować takiego niby mało ważnego obszaru jak Zamojszczyzna. Oni wiedzą, że my jesteśmy prawdziwymi Polakami, że z nami nie dadzą rady zrobić tego, co robią z innymi narodami. Bo my zawsze wystawimy im rachunek. Dlatego chcę, żebyśmy byli biedni, rozbici, byśmy marzyli o wyjeździe stąd. Ale my nie wyjedziemy stąd. My tu mamy trwać. Jak tutaj 11 listopada słyszałem przemówienie obecnych władców naszej ojczyzny. Wszyscy mówili o historii. O Piłsudskim, Paderewskim, Dmowskim. Mało tego, jak oglądałem w internecie manifestacje niezależne. Wszyscy mówili o historii. Organizacje narodowe, takie inne. Tylko o historii. Nikt nie mówił o przyszłości. A my musimy mówić o przyszłości, pamiętając o historii. Ja mówię, my tu na Lubelszczyźnie musimy kiedyś zrealizować wielki plan i myśleć o nim już dzisiaj. Bo w tych czasach, gdy wszystkie procesy zachodzą bardzo szybko, może to być za 5, 10, najwyżej za 20 lat, Unia Europejska miała być takim ciałem, gdzie będzie dużo pieniędzy, dużo pomysłów. Okazało się, że jest kryzys i pieniędzy nie ma. A pomysły są głupie. Co będzie za rok, dwa, pięć czy dziesięć? Naprawdę tych pieniędzy nie będzie i pomysłów nie będzie. Musimy myśleć sami o tym, żeby tu, w przyszłości, być może niedalekiej, mieć taką elitę złożoną z młodych, dobrze wykształconych ludzi, polskich patriotów, którzy potrafią odbudować państwo polskie, najpierw tu na Lubelszczyźnie. I musimy trwać jak ten kamień, który milczy i leży na drodze. Ale każdy, kto zechce go kopnąć, będzie tego ostro żałował. Pamiętajcie, musimy to wytrwać i pracować dla przyszłości. Nie rozdrapujmy ran historii, tak jak to robi obecna elita. Czy pytają, weszliby czy nie weszliby, czy Jaruzelski jest zdrajcą czy bohaterem. Wiedzmy tylko, jaką cenę za to wszystko płacili zwykli ludzie, nasze rodziny. My to pamiętamy, ale pamiętajmy, jaką cenę my musimy zapłacić niedaleko przyszłości, ojczyznę i swoją wolność. Bo nie ma nic cenniejszego niż honor i wolność. A tylko mając własne państwo i własną ojczyznę, obronimy tych wartości. I tu nas to zwarto rzucić wszystko. I wiedzcie o tym, że być może naszemu pokoleniu przypadnie jeszcze rola po raz kolejny odbudowania państwa polskiego tu w Lublinie. Pamiętajcie o tym. Ducha nie gaście. Bo te dzieci, które tu stoją, wystawią nam rachunek, jak zaniedbamy tę wielką szansę. Niech się Polska!